Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do zajmowania miejsc. Chcemy właśnie już rozpocząć wspólną społeczność, abyśmy mogli wspólnie razem właśnie modlić się, uwielbiać Pana, wsłuchiwać się w Boże Słowo i być ze sobą razem. Także cieszę się, że Pan Bóg nam pozwolił się zebrać w tą kolejną niedzielę, bo zawsze tak chcemy właśnie, kiedy planujemy kończyć właśnie jak Pan Bóg pozwoli, żebyśmy mogli się zebrać i dzisiaj nam pozwolił się zebrać. Także chwała Bogu za to, że możemy być razem. Natomiast chcę właśnie nas zachęcić do uwielbienia Pana, do modlitwy, do tego, żeby wspólnie razem właśnie być zachęcony Słowem Bożym z przypowieści Salomona. Ostatnio właśnie też mieliśmy okazję porozmawiać z jednym z braci o mądrości, o jej wartości, jaka jest potrzebna, wielka. Także tym też zainspirował mnie do tego, żeby właśnie tym podzielić się dzisiaj. Błogosławiony człowiek, to jest przypowieści Salomona z 3 rozdziału od 13 wersetu czytam. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu. Gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro, i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami. Synu mój, zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu, a będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz drogą swoją, a twoja noga nie potknie się. Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sidał. Amen. Dziękujemy, Gosiu. Zapraszam muzyków, weźcie instrumenty do ręki, my powstańmy, będziemy chcieli pomodlić się, przywitać naszego Pana. Ja tylko powiem może 2 zdania wstępu, kochani. Wszyscy dzisiaj suchą stopą przeszliśmy przez wejście, prawda? Weszliśmy do zboru przez wielką wodę, tak jak niegdyś lud Izraela wychodził z Egiptu. No, pewnie większe były wrażenia wtedy, prawda, jak przychodzili. No, ale taka namiastka, tak? Myśmy się przeszli tutaj, jesteśmy po drugiej stronie. Drodzy, i to w duchowy sposób stało się rzeczywistością nas wszystkich, bo przeszliśmy przez morze, jesteśmy po drugiej stronie, należymy do Pana, On nas prowadzi, pijemy ze skały, którą jest Chrystus, jak ci na pustyni, pamiętacie? Pan nas prowadzi poprzez swojego Ducha Świętego, tak jak niegdyś prowadził w obłoku lud Izraela po pustyni. Jesteśmy Jego dziećmi. Więc, kochani, co działo się zaraz, jak przeszedł Izrael przez wodę? Co się stało? Wzięli instrumenty do ręki i chwalili Pana za wielkie dzieła, których Bóg dokonał. No to zechciejmy powstać, kochani. Muzycy są gotowi, poprowadzą nas, a my chwalmy Pana za to, że zmiłował się nad nami, że jest dobry, że wielkie dzieła uczynił w twoim i w moim życiu. Należymy do Niego, rozstąpił przed nami w tym duchowym sensie wody, przeszliśmy ze śmierci do życia, z niewoli do wolności, więc jesteśmy Bożym ludem. Mam nadzieję, że jesteśmy zachęceni, jesteśmy głodni, spragnieni tego, aby Pan przebywał pośród nas, chcemy Go wywyższyć, uwielbić, więc kochani, pomódlmy się, przywitajmy naszego Pana i w ten sposób wspólnie razem będziemy chwalić i wywyższać Jego święte imię. Boże, dziękujemy Ci, Ojcze Wszechmogący, Panie, który jesteś władcą, jesteś tym, który króluje. Nic się z Tobą nie równa i nikt nie jest w stanie zająć Twojego miejsca. Jesteś Bogiem, który niepodzielnie króluje, a chwałą nie podzielisz się z nikim.
I my chcemy Ci chwałę oddać, chcemy Cię wywyższyć, chcemy Ci dziękować za wszystko, co uczyniłeś w tym tygodniu dla nas. Twoje słowo mówi, że ten Ciebie chwali, kto składa Ci dziękczynienie, więc niech wzbudzi się nasze dziękczynienie w tych pieśniach, w tych modlitwach, które chcemy Tobie zanieść. Niech to nabożeństwo jest przepełnione uwielbieniem Twojego imienia, zachwytem dla Ciebie, Panie, ponieważ jesteś tego godzien. Dziękujemy Ci, że to, co niegdyś uczyniłeś dla Izraela, kiedy wyszedł z niewoli przemożną Twoją ręką, do nowego życia, w kierunku ziemi obiecanej, prowadziłeś ich po pustyni, po miejscach, gdzie były różne wyzwania, próby wiary, doświadczenia. Panie, to samo uczyniłeś dla nas. Myśmy przecież przemożną Twoją ręką, przez dzieło krzyża, przez zbawienie, wyszli ze śmierci, a weszliśmy do życia, z niewoli do wolności. Ale także i nas prowadzisz teraz poprzez ten bezkres życia, pełnego różnych wyzwań, doświadczeń, prób wiary, aż dojdziemy do naszej ziemi obiecanej, do ziemi, którą przygotowałeś, do rzeczywistości, w której na wieki będziemy z Tobą. Bądź uwielbiony za to, Panie. Bądź wywyższony i dzisiaj zgromadzamy się, aby Ciebie uczcić, pouczyć siebie nawzajem, służyć sobie, budować tę społeczność, naszą wiarę, tak jak nam pozwolisz. W imieniu Pana Jezusa, Boże Ojcze, bądź uwielbiony, prowadź nas w mocy Ducha Świętego dzisiaj pośród nas, tak abyśmy byli wzmocnieni i zbudowani. Dziękujemy Ci i oddajemy Tobie ten czas. Amen. Amen. Drodzy, z chęcią, chętnie, ochoczo, niech nasze serca faktycznie i autentycznie poruszą się do takiej wdzięczności. Mamy za co dziękować, kochani. Kolejny tydzień za nami. Przychodzimy, aby świętować wspólnie razem w Dniu Pańskim Jego imię, czcić Jego imię. Niech to będzie naszą wspólną radością, że Pan jest pośród nas. Śpiewajmy razem z grupą i zachęcam do tego, abyśmy się też w odpowiednim momencie modlili głośno, budując siebie nawzajem. Proszę bardzo. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. O Jezus, 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 o Jezus, Jezus, Jezus. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. O Jezus, 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 o Jezus, Jezus, Jezus. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. O Jezus, 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 o Jezus, Jezus, Jezus. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. O Jezus, 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 o Jezus, 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 o Jezus, 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 o Jezus, Jezus, Jezus. Tak, Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten dzisiejszy dzień. Dziękujemy za to, że mogliśmy się tutaj zgromadzić, że możemy Ciebie wysławiać, wywyższać. Tak, powierzamy Tobie ten czas. Bądź razem z nami. Chcemy chwalić Ciebie, Twoje imię, Twoje słowo. Bądź razem z nami. Chwała niech Tobie będzie.
Ukryj mnie w sobie, skłoń
poznać Jezusa bardziej chcę. Wyjrzycie me. Wyjrzycie me. Czekam na Ciebie, dotknij Panie mnie, mej duszy pragnienie to Ty. Ukryj mnie w sobie, tak wiele osób, które czekają na Ciebie i na Twoją pomoc w różnych sprawach, czy to jest zdrowie, czy to jest słabość jakaś. Panie, czekają na Ciebie, zwracają swoje oblicza do Ciebie, wołają, modlą się i oczekują, że przyjdzie pomoc z góry od Ciebie, Panie. Jakie osoby są pośród nas, niektórych nie ma pośród nas, czekają tam, modląc się w domach, gdzieś, Panie, przyjdź z pomocą, przyjdź z Twoją odpowiedzią. Kiedy się zgromadzamy tutaj, Panie, chcielibyśmy słyszeć świadectwa Twojego działania właśnie w takim wymiarze również, że kiedy są chorzy pośród nas, są podniesieni i uzdrowieni. Prosimy Cię dzisiaj, zebrani na tym miejscu, wstawiamy się za tymi, którzy chorują, którzy są częścią tej społeczności, są przyjaciółmi, sympatykami, ale zgromadzają się też tutaj i mają różne dolegliwości. Wołają do Ciebie, Panie, wysłuchaj tych modlitw. Panie, są też tacy, którzy czekają z powodów komplikacji w domu, w rodzinie, w małżeństwie, w różnych sytuacjach się znaleźli. Panie, czekają na Twoją pomoc. Prosimy Cię, przyjdź. I również stajemy, modląc się o nich, Panie. O tych, którzy nie są Twoją własnością w naszych domach, rodzinach. Pośród naszego sąsiedztwa, Panie, przyjaciół, bliskich, prosimy Cię o nich również. Bardzo chcielibyśmy, aby należeli do Ciebie, abyśmy widzieli na nasze oczy, jak się nawracają ci, którzy są blisko nas.
Panie, wzywamy Ciebie zatem i prosimy Cię, abyś wyciągnął swoją rękę ku nim również. Dziękujemy Ci także za nas, jak tu jesteśmy. I czekamy na Twoją odpowiedź, na nasze modlitwy, na Twoją pomoc. Każdy z nas ma duchowe potrzeby również i prosimy Cię, przyjdź do nas. Bądź z nami blisko. Dziękujemy Ci i błogosławimy Twoje święte, święte imię. Zachęcam, abyśmy się modlili właśnie w tym momencie również. Proszę, głośno i wyraźnie, abyśmy wszyscy słyszeli i w ten sposób się również budowali i podążali za tą modlitwą. Proszę bardzo. Tak, Panie. Ojcze, że Ty nas przyprowadziłeś tutaj, że dałeś nam widzenie i wykonanie. A najważniejsze, Panie, jest to, że przyszliśmy po to tutaj, aby Ciebie wielbić, wychwalać, wysławiać. Dziękuję tak, Ci, Panie, Panie, że Ty błogosławieństwo za to wszystko, co Ty, Ojcze, nam dajesz każdego dnia, bo to jest Twoja łaska. Tak jest. To Ty jesteś tym, który wszystko daje, to Ty jesteś tym, który dziękujemy Ci. Tak, Panie Boże nasz. Jesteś wielki, wspaniały. Błogosławiony. Tak, Panie Boże. Tak jest, dziękuję Ci. Tak, jest. Jako misjonarze, Panie, tak. Aby i oni również, Panie, mogli błogosławić, Panie, tych, którzy przychodzą na spotkania, aby tak Ciebie wielbić i wywyższać. Panie, dziękujemy Ci. Prowadź, dotykaj, błogosław ich wyjście i przyjście, szczególnie teraz, kiedy będą przyjeżdżać do domu. Bardzo Ci dziękuję. I będzie uwielbione i wywyższone Twoje święte imię. W imieniu Jezusa Chrystusa się modlę. Amen. 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 Dzięki, Panie, że jesteś wybrania, Twoja łaska do mnie. Tak, Panie. To prawda. Tak jest. Tak jest. Jesteśmy obyci Twoją świętą krwią. Należymy do Ciebie. Ty umarłeś, aby wszystko się stało. Ja dziękuję Ci, Panie, że mogę wierzyć w żywego Boga. O tak. Panie, dostępny w każdej chwili, Panie, naszego życia. Dziękujemy Ci. Tak jest. Tak, Panie. Chcemy uwielbić i wywyższyć Twoje święte. Bardzo Ci dziękujemy. I też tak, Panie, dziękuję Ci za modlitwę, która jest ważna dla Pani. Tak jest. Panie, szczęśliwie przyprowadził do domu. Daj im wiele, wiele świadectw. Niech są gotowi do służby. Tak jest. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Tak, Panie. Dziękujemy. Amen. Dzięki Ci, Panie. Tak, Panie. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci. Tak, Boże nasz. Tak jest. Bardzo Ci dziękujemy.
Tak, Panie, prosimy Cię o nich. Tak jest. Tak jest, tak, Panie. Tak, Boże nasz, bardzo Cię prosimy. Tak, prosimy Cię. Tak jest. Ty wiesz, jak wiele ludzi ginie dzisiaj. Bardzo Cię prosimy. Tak, Panie. Prosimy Cię o to, Panie. Wszystko w Twoich rękach jest. Wszystko w Twoich rękach jest. Tak, Panie. Bądź uwielbiony. Amen. Bardzo Ci dziękujemy. Wielki Panie jesteś. Boże, ja chcę Tobie dziękować za ten dzisiejszy dzień. Dzięki tak, Ci, Panie, Panie za nasze rodziny, za naszych bliskich, Ty za dzieci. Jest. Też ten daycamp, który się zbliża, żebyś też pobłogosławił wszystkie te dzieci, które będą, które tutaj będą, żeby też mogły Ciebie poznawać, mogły poznawać Twoją prawdę i Ciebie osobiście. Błogosław też nauczycieli, wolontariuszy, którzy będą zaangażowani. Dodawaj im mądrości. Tak jest. Tak samo nam dodawaj mądrości przy naszych dzieciach, żebyśmy wychowali je w prawdzie, żebyśmy mogli pokazywać im te dobre rzeczy. I tak Ci dziękuję za to, że Ty się o nas troszczysz. Tak Ty, jest, Panie, masz dla każdego z nas plan i Ty, Panie, dajesz nam wszystko, co potrzebujemy. Tak, nie musimy Boże, się o nic martwić. Jeśli Tobie ufamy, Panie, tak Ci dziękuję za to. I za to, że też mówisz do nas, że nas wybrałeś, że nas, Panie, posilasz, ale prowadzisz też, Panie, przez różne wyzwania. Tak i jest. Też Tobie, Panie, Ciebie prosimy o pomoc też dla tych osób, które mają te trudności, czy też nie mogły dzisiaj być na nabożeństwie, żebyś je tam posilił w ich domach, w tych miejscach, gdzie są. Bądź, Panie, z nami. Tak Ci dziękuję tak, za Panie. Wszystko. Amen. Amen. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się o tych, którzy będą nieść cały ten ciężar na barkach swoich tego nadchodzącego tygodnia. Basiu, proszę, chodź, podejdź tutaj, pomodlimy się. Nie chcemy tego tak zostawić. Wysyłamy was na służbę jako zbór, do misji, wielkiej misji. Was, no prawie większą część zboru, prawda? Ale wysyłamy, chcemy to podkreślić. Jest to wielkie, wielkie wydarzenie, więc pomodlimy się o was wszystkich. Basia tutaj reprezentuje bardzo dużą grupę osób, również wolontariuszy, ale nie wybieramy się w tą wielką podróż przez żywioły, jak widzicie, których użyjemy, aby głosić Ewangelię dzieciom, nie tylko dzieciom, ale także rodzicom. Nie wybierzemy się w tę podróż bez Ducha Świętego, bez Jego pomocy, bez Pana, który będzie z nami. Niech właśnie Bóg prowadzi was, niech was używa, niech daje mądrość na wasze usta, właściwe słowa do tych dzieci, i wiele, wiele pomysłów, abyście mogli dotrzeć do serc tych małych, małych skrzatków. Niech wybrzmi nasza modlitwa. Kochani, pomódlmy się. Jest to ten tydzień nadchodzący, a więc już w zasadzie dzisiaj zjeżdżają się wolontariusze i przez cały ten tydzień, jeśli tylko będziecie mieli okazję wśród waszych znajomych gdzieś tam, może jest jeszcze szansa zaprosić, aby dzieci przyszły. Doinformujcie się, poinformujcie się, tutaj są możliwości, trzeba się zarejestrować, ale niech jak najwięcej osób, szczególnie, no właśnie, ze świata, ludzi, którzy nie są związani z chrześcijaństwem, niech poślą swoje dzieci, niech to będzie narzędzie ewangelizacyjne. Pomódlmy się, kochani.
Panie Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, modlimy się, wierząc, że wypełniamy Twoją wolę. Jest to inna forma brania dzieci na swoje ręce i błogosławienia je. Ty powiedziałeś, że do takich należy Królestwo Twoje. I Panie, modlimy się więc o tą już kolejną edycję Day Campu tygodniowego, Day Campów, które trwają już od ponad 20 lat. Prosimy Cię, Panie, abyś Ty błogosławił cały zespół. Wysyłamy ich w tą wielką służbę. Nie jest to nic zwykłego, to jest niezwykły czas, niezwykły tydzień. Niech się dzieją cuda Twoje, niech Twoja moc się wylewa na te dzieci, niech otwierają się im oczy, niech przychodzą do wiary, do poznania Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Daj wiele sił, pomocy wszystkim, którzy będą budować to wielkie wydarzenie. Basi, która reprezentuje cały przecież zespół wielu, wielu ludzi. Nauczycieli, opiekunów, wolontariuszy, wszystkich rodziców, którzy tutaj będą, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa błogosławimy, wysyłamy w pełnej zgodzie, w pełnym uzgodnieniu na tę wielką misję, ten zespół, nasz zespół, wierząc, że Ty sam staniesz, Panie, po ich stronie i będziesz wylewał swojego ducha, będziesz błogosławił im i prowadził ich w swojej mądrości, tak aby poszerzyło się Twoje królestwo o te dzieci i o rodziców. W imieniu Pana Jezusa o to się modlimy wspólnie razem. Amen. 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 Do boju, do dzieła wysyłamy Was, kochani, cieszymy się i będziemy oczekiwać na wieści. Poproszę Grażynkę, która nam położy na serce modlitwę o prześladowany Kościół. Na chwilkę możemy usiąść, wysłuchamy kilku informacji. Grażynka, jak zwykle, razem z Dawidem wprowadzą nas w modlitwę o konkretny kraj, nie tyle o kraj, ale chcemy modlić się o chrześcijan, którzy tam się zgromadzają, ale także i o prześladowców. Proszę, Grażynko. Przygotowałam dzisiaj o Iraku, ale tak jak właśnie Gosia się modliła, pamiętajmy codziennie w modlitwach o prześladowanych, ponieważ gdy czytamy ich świadectwa, oni mówią, że gdyby nie nasze modlitwy, nie nasze wsparcie, na pewno nie przetrwaliby tego, przez co przechodzą. Irak jest w rankingu prześladowanych chrześcijan na 16 miejscu. Mieszkańców jest 43 miliony, w tym 150 tysięcy chrześcijan. Po obaleniu Saddama Husajna w 2003 roku w Iraku doszło do wybuchu przemocy na tle religijnym między muzułmanami sunnitami a szyitami. W krzyżowym ogniu znaleźli się chrześcijanie. Zaczęli masowo uciekać z kraju, ponieważ pojawiło się państwo ISIS z proklamowaniem kalifatu państwa islamskiego w 2014 roku. W 2016 roku chrześcijanie zaczęli powracać do wyzwolonych i zamieszkałych wcześniej domostw w pobliżu Mosulu, kiedyś Niniwa, i do Karakusz. W 2023 roku ISIS znowu zaczęła atakować ludność cywilną, pomimo tego, że władze ogłosiły, że wyparły ISIS z terytorium Iraku. Irak podzielił się na dwie części. Północny Kurdystan, stolicą Irbil jest, i Irak południowy, stolica Bagdad. Iracka konstytucja ustanowiła islam religią państwową. Zgodnie z obowiązującym prawem islamskim, muzułmanom zabrania się zmiany religii. Kobiety zarejestrowane jako muzułmanki nie mogą wychodzić za mąż za niemuzułman. Chrześcijanie donoszą, że kraj coraz bardziej się islamizuje. Chrześcijanie są śledzeni przez irańskie służby specjalne. Akurat nie przez Irak, tylko przez irańskie. Znamy historię Jonasza. Gdy szedł do Niniwy, tak jak to właśnie dzisiejszy Mosul jest, pokutowało wtedy całe miasto i całe miasto się nawróciło. Było około ich 125 tysięcy. W dzisiejszym Mosulu jest około 1,5 miliona ludności. Więc módlmy się o ten kraj, w szczególności o dzieci, które tam są, Pana Jezusa, żeby wzmacniał ich wiarę i przede wszystkim, żeby byli, tak jak Jonasz, solą i światłem w tamtej ziemi. Powstańmy.
Kochany Panie, modlimy się dzisiaj o Irak, tak w szczególności. I też Panie o Mosul, tam jest najwięcej Twoich dzieci, Panie. Prosimy Cię o nich, o wytrwałość i przede wszystkim, aby głosili Twoje słowo. Aby przez to, co przechodzą, Panie, są zabijani przez ISIS, Panie, nie właśnie w żaden sposób nie bali się tego, że ciało człowiek może zabić, ale wiemy, że duszy nie zabije, że Panie, aby odczuwali przede wszystkim Twoją moc, Twój Boży pokój, radość i że idą do lepszego kraju, gdzie Ty, Panie, zgotowałeś nam przyszłość. Panie, prosimy Cię właśnie tak jak Jonasz szedł i głosił i całe miasto pokotowało, tak Cię prosimy o to, aby także i ten Mosul i cały Irak mógł Ciebie poznać jako jedynego prawdziwego Boga. I gdziekolwiek, Panie, są Twoje dzieci prześladowane na całym obliczu, Panie, ziemi, dawaj im wzmocnienie i wytrwanie w wierze. W imieniu Pana Jezusa się modlę. Amen. Dziękujemy, Grażynko. Uwielbiajcie Pana. Dzwony. Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony. On osuszy Twoje łzy, On ratunkiem będzie Ci. U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony. Ziemio, chwalcie wszystkie świata strony. Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc bijące dzwony. Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony. Śpiewaj Panu ziemią, chwalcie wszystkie świata strony.
modlitwy mej, ani w pieśniach życia duszy cnej. Skryjesz, Panie, pod opieką swą wszystkie moje źródła w Tobie są. Skryjesz, Panie, pod opieką swą wszystkie moje źródła w Tobie są. Nie w życzeniach mam tu pokój swój i nie daję dolor szczęsny mój. Jedna pieśń przenika duszę mą, wszystkie moje źródła w Tobie są. Jedna pieśń przenika duszę mą, wszystkie moje źródła w Tobie są. Widzisz sam kłopoty i żal mój, dajesz sercu memu pokój swój. Tobie, Boże, niosę duszę swą, wszystkie moje źródła w Tobie są. Tobie, Boże, niosę duszę swą, wszystkie moje źródła w Tobie są. Ujawniłeś swej miłości dar, radość moja w sercu jest bez miar. W puszczy sławić będę miłość Twą, wszystkie moje źródła moje źródła w Tobie są. Zewsząd grozi nieprzyjaciół złość, lecz obrony mam w mym Panu dość. Moc zwycięstwa to jest wolą Twą, wszystkie moje w Tobie są. Moc zwycięstwa to jest wolą Twą, wszystkie moje źródła w Tobie są. Ty pokojem i opoką mi, nie zaszkodzą mi tu ludzie źli. Mam radość mą, wszystkie moje źródła w Tobie są. Panie, dziękujemy Ci, że ta pieśń oddaje rzeczywiście to, co jest w nas. Jest w nas pokój Twój, ponieważ Ty go wywalczyłeś na krzyżu. Dziękujemy Ci, że spłynął stamtąd pokój, błogosławieństwo, bo w Jezusie Chrystusie spoczęła na nas pełne błogosławieństwo niebios, a w tym i pokój. Panie, więc cieszymy się i dziękujemy Ci. Mówisz do nas, nie bój się. Nie bój się, ja jestem z Tobą, bez względu na okoliczności. Tak nas poucza Twoje Słowo. Tak widzimy, Panie, chcesz, aby Twój lud się nie bał. Aby był pełen pokoju, pełen zaufania do Ciebie wobec wszystkiego, co się dzieje, wobec sytuacji w naszych domach, w naszym sąsiedztwie, w okolicy. Panie, Ty wiesz wszystko i dziękujemy Ci, że możemy Tobie ufać.
Wszystkie nasze źródła są w Tobie. To znaczy, że odpowiedź na wszystko jest w Tobie, Panie Jezu. Niech tam będzie nasze życie właśnie. Skupieniem na Tobie, szukaniem u Ciebie pomocy, wołaniem do Ciebie. Panie, dziękujemy Ci. Jesteś dobry i miły dla nas. Błogosławimy Cię i wywyższamy. Kto z nas dzisiaj obudził się z jakimś fragmentem Słowa Bożego? Przeczytałeś rano jakiś fragment, który bardzo Ciebie dotknął. Może chcesz go przeczytać na głos. Ja podejdę do Ciebie. Nie musisz tutaj wychodzić na to miejsce. Ale tak dla zbudowania, gdybyś mógł przeczytać ten fragment także na nabożeństwie dzisiaj. Ktoś ma ochotę, ma pragnienie, jest gotów? Jakiś fragment szczególny przeczytałeś, dotknęło Twojego serca i myślisz sobie, może myślałeś, a może teraz myślisz, kiedy wywołuję. No, warto by było przeczytać. Może ktoś się tym zbuduje. Basiu, proszę bardzo. Wiemy, jakie są teraz czasy. Wiemy, co się dzieje na świecie. Ale najważniejsze jest to, abyśmy wszyscy trwali w Panu. I teraz tak, 10 werset Psalmu 2. Tutaj zwraca się do królów, czyli prezydentów, władzy. Teraz więc, królowie, okażcie rozsądek. Nie lekceważcie przestróg, wy, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią. Cieszcie się, lecz drżyjcie. Złóżcie hołd synowi. W innym tłumaczeniu pocałujcie syna, by się nie rozgniewał. Właśnie, czyli Jezus Chrystus najważniejszym. Pan panów, król królów. I to Jemu należy się wszelka chwała, cześć, hołd i uwielbienie. Złóżcie hołd synowi, by się nie rozgniewał. A wy, abyście przez to nie zgubili drogi. Gdyż Jego gniew wywołać nie trudno. Szczęście zaś sprzyja tym wszystkim, którzy w Nim szukają schronienia. Amen. Pięknie dziękujemy, Basiu. Ktoś może miał jeszcze na sercu fragment Bożego Słowa? Kto by był gotowy przeczytać jeszcze ku zbudowaniu? Proszę bardzo, Wandziu. Taki krótki fragment. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo kto w Nim pokłada nadzieję, bo w Nim pokładam nadzieję swoją, przepraszam, bez okularów. Pięknie, świetnie. Drodzy, tak jesteśmy pouczeni przez Boże Słowo, aby służyć sobie pieśnią, słowem, prawda, psalmem, więc służymy sobie. Kto jest jeszcze gotowy przeczytać? Może, proszę bardzo. Chodź, Elu. Zobaczcie, jak bardzo jesteśmy gotowi, chętni, a może właśnie ten fragment, któryś z tych, ma dotknąć Twojego serca i Pan właśnie go przygotował. Jest to mój taki ulubiony psalm, ale dzisiaj rano, jak żeśmy się z gościem razem spotkali, to żeśmy go właśnie czytali i ja bym go chciała przeczytać. Jest trochę dłuższy, ale przeczytam go. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, bym zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja. Dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą. A noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie.
Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe, Boże. Jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą. O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika, niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwej. Mówią o Tobie zdradliwie, nadużywają imienia Twego. Czy tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie? Nienawidzę ich całą duszą. Stali się wrogami moimi. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Amen. Pięknie, dziękujemy bardzo. Drodzy, czy jest ktoś jeszcze, kto by chciał przeczytać fragment jakiś, który brzmi? Proszę, Mariusz, chodź. Pierwszy list do Tymoteusza, 2:1-4. Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli ciche i spokojne życie w całej pobożności i powadze. Albowiem jest to dobre i godne przyjęcia przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do dogłębnego poznania prawdy. Czytamy teraz książkę o Ugandzie i tam właśnie Honorata Wąsowska mówi, że w Ugandzie modlą się o Polskę i zachęca do tego, żebyśmy się modlili o ludzi na wysokich stanowiskach, żeby oddawali życie Panu Bogu, żeby rządzili nami ludzie wierzący, żeby prowadzili nas ludzie wierzący. I tak sobie myślę, że to tak trochę jak z jakimiś może prześladowaniami, nie? Czy w pracy ktoś ma ciężko, czy gdziekolwiek, to ciężko nam się modlić o kogoś, kto nie jest dla nas taki, jakbyśmy chcieli, żeby był, nie? I nieraz jak mówimy o ludziach rządzących, to nieraz niechętnie nam jest się modlić, bo patrzymy w kategoriach tego, no jeszcze, jak się będę modliło o kogoś takiego, jak w ogóle. Na Boże Słowo mówi, żeby się modlić, nie? Tak jest, super. Dziękujemy, Mariusz. Ktoś jeszcze jest gotów przeczytać? Chciałby przeczytać? Gosiu, proszę. Z listu do Koryntian, 2 list, 1 rozdział, 3, 3, 4 i 5. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, całą pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. Czasem się zastanawiamy, dlaczego przechodzimy pewne sytuacje. Także Bóg nas uczy pewne rzeczy, dopuszcza, żebyśmy my potem byli takim drogowskazem dla innych. Bardzo, bardzo dziękujemy. Czy ktoś jest jeszcze gotów przeczytać fragment jakiś, który leży Ci na sercu? Jeśli nie, drodzy, to mam nadzieję, że uważnie słuchaliśmy, bo ja osobiście wierzę, że Bóg przemawia do Kościoła przez nas wszystkich. Rozlewa swoją mądrość nie tylko przez pastora, kaznodzieję, ale przez nas. Dlatego jesteśmy wezwani do tego, żeby słuchać siebie nawzajem. Przecież jak przychodzimy do domu Bożego, każdy ma coś, prawda? Czytamy. Więc słuchajmy, ja was bardzo bacznie słucham.
Jak słuchałem, tak wygląda na to, że Pan Bóg coś do nas mówi. Bo być może jest ktoś na tym miejscu, kto ma problem w sercu swoim z pojmowaniem władzy, królów, zwierzchników, prezydenta. Może jest w twoim sercu jakiś żal, jakieś poczucie krzywdy, bo jest tak, jak jest, a nie powinno tak być. Słuchaliśmy, co Bóg mówił do nas, rozpoczynając od Basi, Mariusz. Módlmy się o nich. Przecież w psalmie drugim jest wola Jego objawiona. On chce, aby oni złożyli hołd Chrystusowi. Mamy się o nich modlić, bo Bóg chce, aby każdy był zbawiony. Każdy, w sensie każdy rodzaj, każda sfera, władcy, królowie, ale także i rybacy, biedni, mali, wszyscy. A więc może jest to słowo do ciebie dzisiaj. Może Pan kieruje twoje myśli i teraz mówi do ciebie wprost: przestań narzekać, módl się, wołaj o nich. Niech w twoim sercu rozpali się taka miłość i walka w modlitwie o to, aby dobrze nam się wiodło tutaj, abyśmy za tymi królami wołali, za prezydentami, władcami, rządem. Wiem, nie jest łatwo czasem, ale tak jesteśmy pouczeni. A druga sprawa, która jest wspólna w tych wszystkich fragmentach. Bóg jest z tobą. Pociesza cię. Każdy twój włos jest policzony. Każdy twój dzień przyszły już dawno zapisany. O, jakaż pewność w tych wszystkich fragmentach wybrzmiewała. Cokolwiek się dzieje, tak jak Gosia czytała. Może to się dzieje po to, abyś był zachętą dla kogoś innego. Jakiekolwiek są okoliczności w twoim życiu, słuchaliśmy tych fragmentów. Pan jest z tobą. Pilnuje cię, strzeże, daje pokój, odpocznienie. To ja słyszałem z tych wszystkich fragmentów. Bardzo wspólne rzeczy, praktycznie w jednym duchu były wypowiedziane. Bardzo wam za to dziękuję. Drodzy, serdecznie zapraszam dzieci. 3 do 6 jeszcze. 3 do 6 na zajęcia w wieku 3 do 6. Macie swoje zajęcia dzisiaj. Nauczycieli błogosławimy, abyście mieli dobry czas razem z dziećmi. Kochani, witam was w środku nabożeństwa, ale wszystkich w międzyczasie, którzy doszli, będziemy chcieli się pozdrowić na koniec tego nabożeństwa. Wiemy, że Pan Bóg do nas mówi, obecny jest pośród nas Duch Boży. Cieszymy się z tego powodu, tym bardziej otwieramy swoje uszy i chcemy być gotowi na to, co Pan Bóg mówi do nas przez pieśni, przez wspólne czytanie Słowa Bożego, przez również nauczanie. Bądźmy na to gotowi, Pan jest z nami. Kochani, ja jeszcze tą jedną rzecz powiem, a może dwie. Zapraszam jeszcze raz, podkreślam to, co już mówiła Gosia. Przyjdźmy w środę na spotkanie. Łukasz Bujok, nasz misjonarz, poprowadzi nas w dalszym rozważaniu Księgi Objawienia. Nie mogę być z wami niestety ze względu na to, że muszę udać się w podróż na tydzień, ze względu na pracę moją, ale poprosiłem Łukasza. Proszę, Łukasz, wesele baranka jest podczas następnego środowego. Jest to wdzięczny temat, 19 rozdział. Jeśli możesz, to rozważ razem z braćmi i siostrami. Był gotowy, więc będziecie mieć wesele baranka. Zapraszamy na środowe spotkanie. Kochani, raz jeszcze przypomnę, to nie jest nasz standardowy wystrój nabożeństwa. Jak to wszystko się tutaj tworzyło, to sobie zażartowałem z kimś i powiedziałem, no jak tu przyjdą ludzie, to powiedzą, że temu pastorowi to już też nie dokończę, ale żartuję oczywiście, kochani. To jest standardowe, niestandardowe wyposażenie na tak zwany day camp, czyli tydzień misyjny dla dzieci. Cieszymy się z tego powodu. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy naprawdę bardzo dzielnie wykonywali te wszystkie prace. To nie jest jeszcze gotowe. Jeszcze dzisiaj będą wykonywane prace. Kochani, niech Bóg was błogosławi. Służcie tym dzieciom. Bardzo się cieszę, że takie inicjatywy się odbywają u nas. Jest to wyjątkowe wydarzenie. Wiernie to wykonujecie i niech to trwa dalej. Tydzień wielkiej pracy z dziećmi przed nami. No, spodziewamy się przynajmniej tej samej liczby dzieci, jak ktoś nie śledzi, nie jest na bieżąco. Ostatnio było prawie 190 dzieci, tak? 187, jeśli ktoś dobrze mi podawał i liczył. To zobaczymy, ile teraz. To jest wielkie dzieło, kochani, zebrać tyle dzieci w jednym miejscu. I to nie dzieci ze zboru albo ze zborów.
też, ale nie tylko. Przede wszystkim pojawiają się też ludzie, którzy nie mają w ogóle związku żadnego z Kościołem, z chrześcijaństwem. Przyprowadzają dzieci zachęceni przez sąsiadów, znajomych. I to jest bardzo, bardzo miłe i tego się spodziewamy. Kochani, serdecznie chciałbym zaprosić Joachima, który usłuży już nam Słowem Bożym. My nastawmy się na słuchanie. Dzieci mają dobry czas na zajęciach swoich szkółki niedzielnej. Ciebie, bracie drogi, błogosławimy. Cieszymy się, że jesteś pośród nas i życzymy Ci Bożego błogosławieństwa. Myślę, każdy z nas był pod wrażeniem wtedy, kiedy chodziliśmy tutaj przez ten świat wodny. Te wszystkie stworzenia, które normalnie żyją gdzieś tam w wodzie, w oceanie, w morzu, w jeziorach, rzekach, stawach i tak dalej. Więc na pewno się będzie dużo działo tutaj w ciągu tego dnia i to jest niesamowite, że wiele dzieciaków będzie miało okazję poprzez różnego rodzaju zabawy, zajęcia, ale też i będzie miało okazję słuchać o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest ważne, aby Kościół właśnie pamiętał o tym, że przede wszystkim jesteśmy do tego powołani, żeby zwiastować Ewangelię całemu światu. Bardzo dziękuję za tą możliwość tego, że znowu mogę dzielić się Bożym Słowem i będę kontynuował temat, który od jakiegoś czasu, wtedy kiedy usługuję, po prostu omawiamy. A jeśli pamiętamy, to są to cechy zdrowego Kościoła. To już jest nasze 10. spotkanie wokół tego tematu, ale 6. temat, który jest związany z Kościołem. I on jest dla mnie osobiście trochę trudny, dlatego że on sam w sobie jest trudny. I niechętnie rozmawiamy w gronie wierzących ludzi o tych sprawach, dlatego że one wymagają naszego zaangażowania. Tego, abyśmy nieraz podejmowali różnego rodzaju decyzje, abyśmy opowiedzieli się po czymś albo po jakiejś stronie. Więc to nie są łatwe rzeczy wtedy, kiedy musimy zdecydować o czymś, co dotyczy naszej przyszłości. Ale zanim przejdę jak gdyby do stricte tego tematu, to żebym nie zapomniał, wiem, że potem będzie ten czas, ale ja wykorzystam go teraz, żeby potem już nie zajmować go i inni też mogli tutaj z pewnością przekazać różnego rodzaju rzeczy, ale we wtorek, tak jak pisałem na naszym męskim komunikatorze, tutaj na zaproszenie sąsiedniego zboru luterańskiego, we wtorek miałem okazję tam usługiwać tematem dotyczącym darów Ducha Świętego. Mariusz z naszej społeczności tam był. Mam nadzieję, że to był dobry czas. Było nas około 60 osób i to był o tyle dla mnie, było to o tyle dla mnie ciekawe doświadczenie, że w sumie pierwszy raz mówiłem tak stricte na ten temat. Oczywiście wtedy, kiedy usługuję się Bożym Słowem, no to mówimy o różnych rzeczach przy okazji rozważania Bożego Słowa, ale tak dokładnie, stricte, tylko i wyłącznie o tym. To pierwszy raz coś takiego zrobiłem, ale wygląda na to, że wszystkim, nie wiem, czy się podobało, ale byli zachęceni, bo to nie jest kwestia, czy się podoba, czy nie. Podoba się może ubranie w sklepie, jeśli je widzimy i chcemy je kupić, a Boże Słowo to jest kwestia zachęcenia do tego, aby je praktykować w swoim życiu, ale prawdopodobnie w jakiejś niedalekiej przyszłości będziemy kontynuowali ten temat, dlatego że oczywiście nie skończyliśmy go, więc materiału było o wiele więcej niż udało się przekazać. No i w związku z tym oczywiście przekazuję pozdrowienia o tej grupy, która tam była. Jeszcze potem z bratem, który to prowadził, też prosiłem, żeby on przekazał pozdrowienia od nas. Więc mam nadzieję, że takie chrześcijańskie przekazywanie pozdrowień to jest dobry zwyczaj między kościołami, między wierzącymi ludźmi i zawsze jesteśmy do tego zachęcani, żeby to robić. A może przypomnę tylko tak punktowo to, o czym do tej pory mówiliśmy. Więc rozpoczęliśmy nasze rozważanie zdrowego kościoła od
podkreślenia tego, jak ważnym elementem funkcjonowania zboru Kościoła jest zwiastowanie, i to podkreślaliśmy rodzaj zwiastowania. Co prawda wielu z nas być może niewiele to powie, ale pastor często jak usługuje, no to podkreśla, że robimy zwiastowanie, które nazywamy zwiastowaniem ekspozycyjnym. Czyli wiersz po wierszu dokładnie rozważamy Pismo Święte. Ja dzisiaj tego nie będę robił. To nie jest zwiastowanie ekspozycyjne, to jest zwiastowanie tematyczne i skoncentrujemy się na temacie, który będę chciał omówić. Mówiliśmy również o biblijnej teologii, ale po prostu to jest nauka Pisma Świętego. Prawdziwa nauka, o której nam Boże Słowo mówi, aby była tą cechą zdrowego Kościoła. Mówiliśmy o dobrej nowinie, o nawróceniu, o ewangelizacji, jakie to jest bardzo ważne, aby Kościół chociażby przez tego typu wydarzenia, jak Day Campy, obozy, różnego rodzaju inne rzeczy, które robimy, aby to poselstwo, aby ten przekaz docierał głównie, a może i przede wszystkim do niewierzących ludzi. Do ludzi, którzy nie znają Boga, nie znają Jezusa, po to, aby się nawracali, po to, aby oddawali swoje życie Bogu. I w tym, co robimy, nie chodzi nam o to, aby wpisać kolejną osobę na listę członków naszego zboru. Nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, aby ludzie poznawali Boga, aby Bóg stawał się ich Zbawicielem i aby to, co robią w swoim życiu, charakteryzowało życie, które podoba się Bogu. A dzisiaj chciałbym mówić o kolejnym elemencie zdrowego Kościoła. I jest to cecha, którą nazywamy członkostwo. Członkostwo w Kościele. Nie wiem, czy ktoś jest, kto nie słyszał nigdy o czymś takim, że w Kościołach są członkowie Kościoła. Członkostwo często dotyczy różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, jakieś kluby osiedlowe mają swoich członków i tak dalej, kluby sportowe i różnego rodzaju organizacje, ale również Kościół ma swoich członków. Ma tych, którzy, te osoby, które się zadeklarowały w świadomy sposób, że chcą być częścią danej wspólnoty i w tej wspólnocie pragną wzrastać, pragną służyć, pragną brać czynny udział w tej wspólnocie. I takie pytania jak to, czy członkostwo w Kościele jest w ogóle koncepcją biblijną. Czy jest to coś ważnego, czy jest to istotne dla człowieka i czy jest to ważne dla Kościoła lokalnego? Spróbujemy na te pytania w jakiś sposób odpowiedzieć, na ile tylko będę mógł, jak gdyby w prosty, w logiczny sposób posłużyć się kilkoma przykładami z Pisma Świętego i parę swoich myśli również do tego dodać. Więc jeśli odpowiadamy na to pierwsze pytanie, w pewnym sensie nie. A pytanie było, czy członkostwo w Kościele jest koncepcją biblijną. I w pewnym sensie nie. Dlatego, że jeśli otworzymy Nowy Testament, no nie znajdziemy tam jak gdyby stricte takiego nauczania jednego z apostołów albo jednego z autorów listów, które właśnie dotyczy tej kwestii członkostwa. I nie ma też takiej relacji na przykład, że ktokolwiek z bohaterów Nowego Testamentu, na przykład po przyjeździe do Rzymu, przyglądają się jednemu kościołowi, potem drugiemu, decyduje się na przyłączenie do trzeciego. Aczkolwiek wiemy, że w wielu miastach było kilka grup, które się spotykały, kilka niezależnych. Paweł na przykład mówi o pewnych listach, aby one były najpierw przeczytane w tym miejscu, do których Paweł adresuje te listy, ale potem, aby były przekazane dalej do jakiejś innej grupy, która spotykała się w innym miejscu. Ale z drugiej strony kościoły nowotestamentowe najwyraźniej prowadziły różnego rodzaju listy, różnego rodzaju księgi, które
pozwoliły na to, aby określać różnego rodzaju grupy, które były w kościołach, które znajdowały się w zborach. Na przykład w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale piątym czytamy, że na pewną listę, którą zbór posiadał, powinny być wpisywane tylko określone osoby. To była lista wdów, czyli siostry i kobiety, które no, z różnego powodu po prostu traciły swoich mężów, stawały się wdowami. I te niektóre wdowy, bo tam oczywiście są pewnego różnego rodzaju kryteria, które określają, kto dokładnie, Paweł zaleca, aby takie kobiety, takie siostry były wpisywane na listę. Po to, aby oczywiście Kościół mógł mieć świadomość tego, które kobiety są tymi wdowami, które potrzebują pomocy. Po to, aby zbór mógł okazywać i inni ludzie, inni członkowie Kościoła mogli okazywać pomoc tym wdowom. Co więcej, szereg fragmentów Nowego Testamentu sugeruje, że kościoły miały sposoby, aby określać członkostwo, aby sprecyzować to, które osoby są częścią danej wspólnoty, danej społeczności, danego kościoła. Nawet Dzieje Apostolskie, rozdział 12, tutaj przeczytamy ten fragment, to właściwie jeden wiersz, mówią o tym, że świeccy władcy potrafili zdefiniować, potrafili określić tych ludzi, którzy należą do wspólnoty chrześcijańskiej. Rozdział 12, wiersz 1 mówi takie słowo. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. A więc no w jaki sposób król musiał określić, kto jest członkiem tego kościoła, jacy ludzie chodzą na nabożeństwa, do jakiej wspólnoty. Musiał wiedzieć, kto to jest. No i to było powodem, dla którego oczywiście jemu ułatwiającym to, aby prześladować Kościół, aby Kościół gnębić. Zresztą sam apostoł Paweł, albo wcześniej Saul, jeśli czytamy jego historię w Dziejach Apostolskich, to widzimy to, że on doskonale wiedział, którzy ludzie są członkami Kościoła, dlatego że gnębił tych ludzi. Wtrącał do więzienia, powodował to, że byli oskarżani o różnego rodzaju rzeczy. Nawet znał miejsca, znał ludzi, może nie znał ich osobiście, ale wiedział, że w jakimś mieście znajduje się jakiś kościół, jakaś społeczność i jechał do tego miasta po to, żeby rozprawić się z tym kościołem. Widać to też bardzo wyraźnie na przykładzie pewnego mężczyzny, o którym czytamy w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 5. Ten człowiek żył w bardzo niemoralny sposób, który apostoł Paweł go nawet nazywa, o tej niemoralności mówi tak, jakiej nawet nie ma między poganami, czyli no, było to coś zupełnie nienormalnego, a tutaj wiemy, pamiętamy zwiastowanie pastora, który no, teraz wykłada nam list do Koryntian, że Korynt to było bardzo niemoralne miasto, które żyło no, w nietypowy sposób. I tam w kościele znajdował się również człowiek, który postanowił no, tak funkcjonować. I apostoł Paweł mówi o tym, albo polecił Koryntianom, aby go wyłączyć ze zboru, z ich wspólnoty. Pomyślmy chwilę nad tym. Nie można formalnie wyłączyć kogoś, kto wcześniej nie stał się członkiem danej wspólnoty, prawda? To jest nielogiczne. Myślę, że nawet w pierwszym wieku naszej ery to nie było logiczne. A więc najpierw ten człowiek musiał w jakiś sposób być zadeklarowanym członkiem tej wspólnoty, ale z powodu no, tego swojego niewłaściwego życia Paweł, i tutaj też jest bardzo ciekawą rzeczą, myślę, że to też jeszcze usłyszymy, no zbór nie reagował, albo przynajmniej nie mamy informacji, żeby w jakiś sposób reagował na tego typu postępowanie tego człowieka. Dlatego apostoł Paweł tutaj ingeruje, dowiedziawszy się o tym i poleca zborowi, aby
tego człowieka wyłączyć ze swojego grona. Prawdopodobnie w drugim liście do Koryntian, w rozdziale drugim, apostoł Paweł wspomina tego samego człowieka i mówi w rozdziale drugim, wierszu szóstym, mówi o karze, jaka została nałożona przez większość. Pomyślmy chwilę o tym również. O większości można mówić jedynie wtedy, kiedy istnieje zdefiniowana grupa, którą możemy określić jako, część tej grupy możemy określić jako większość albo mniejszość. I w przypadku tego kościoła właśnie to miało miejsce, kiedy Paweł wspomina, że zbór nałożył tą karę na tego człowieka, przynajmniej większość tych ludzi. I to też, myślę, przy okazji rozważania drugiego listu do Koryntian będzie tematem tego rozważania, jak to się stało, że nie cały zbór, ale tylko część albo większość tutaj osób postanowiła w jakikolwiek sposób zareagować na tego typu wydarzenie. Apostoł Paweł, kiedy czytamy jego listy, przywiązywał bardzo dużą wagę do tego i często określał to w różnego rodzaju swoich listach, do tego, aby zdefiniować ludzi, którzy są w Kościele, w zborze i odróżnić ich albo wyodrębnić od tych, którzy znajdują się poza zborem. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 5, 12 i 13 wiersz, przeczytamy to również. Piąty rozdział, pierwszego listu do Koryntian, 12 i 13 wiersz. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem, czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły pośród siebie. A więc apostoł Paweł w tym, i nie tylko w tym, ale w kilku miejscach Nowego Testamentu podkreśla ważność tego, aby wyodrębnić Kościół i tych, którzy są poza Kościołem, nazywając tych, którzy są poza Kościołem, światem. Cokolwiek to oznacza, myślę, że przy okazji rozważania listów do Koryntian będziemy słyszeli nieco więcej na ten temat. A więc to było bardzo ważne, aby właśnie tak to wyglądało w Kościele, dlatego że to nikt inny, ale sam Jezus Chrystus dał Kościołowi takie prawo. Dał prawo decydowania Kościołowi o tym, aby rzeczy ważne dla Kościoła były rozstrzygane w Kościele. I w Ewangelii Mateusza w rozdziale 18 albo w rozdziale 16, jak i w Ewangelii Jana w rozdziale 20 czytamy, co Pan Jezus na ten temat mówi, a mówi to do uczniów. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. I oczywiście możemy dyskutować, czy to tak ma działać, czy nie, ale Pan Jezus, który jest tym inicjatorem Kościoła, bo Kościół nie wymyślili ludzie. To nie jest tak, że później na przestrzeni wieków nagle ktoś wpadł na pomysł, no to zróbmy jakąś instytucję, która będzie tutaj trochę nam mówiła o Bogu, o chrześcijaństwie, spotykajmy się i tak dalej. Inicjatorem, pomysłodawcą Kościoła jest osoba Jezusa Chrystusa. Kiedy to miało miejsce? Wtedy, kiedy powiedział: zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. To jest idea osoby Jezusa Chrystusa, który jest Panem, który jest władcą, który jest tym, który buduje, jest tym, który prowadzi, jest tym, który chroni, który błogosławi, który leczy, jest tym, który dba o swój Kościół, dlatego że Kościół Jezusa Chrystusa jest Jego ciałem. Jest Jego oblubienicą. Jest tym, za co Pan Jezus oddał swoje życie.
I podobna sytuacja miała miejsce również w kościele w Antiochii, to jest rozdział 13 Dziejów Apostolskich. Wtedy, kiedy zbór, kościół wysyła Barnabę i Saula w podróż misyjną, po której, gdy wrócili, zdali sprawozdanie zborowi z tego, co miało miejsce, który to kościół w jakiś sposób zebrali, wierząc, kto jest jego członkiem. I z tego tekstu bardzo wyraźnie widać, że to nie było jakieś spotkanie, na które po prostu Paweł z Barnabą przyszli i opowiedzieli zborowi to, co miało miejsce w czasie tej pierwszej podróży misyjnej. Przeczytajmy może te dwa fragmenty, będzie łatwiej. Więc 13 rozdział od 1 do 3 to jest wtedy, kiedy zbór wysyła Barnabę i Saula w podróż misyjną. I tam czytamy, w Antiochii, w tamtejszym zborze byli prorokami, nauczycielami Barnaba, Symeon, zwany Niger, Lucius, Cynerejczyk, Manaen, który się wychowywał razem z Herodem, Tetrarchą i Saul. A gdy oni odprawili służbę pańską, pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce, wyprawili ich w podróż. I Paweł, Barnaba robili różnego rodzaju rzeczy. I w rozdziale 14 mamy opisaną historię od wiersza 26, kiedy oni wracają do Antiochii i czytamy: stamtąd zaś odpłynęli do Antiochii, gdzie zostali poruszeni łaską Bożej ku temu dziełu, które wykonali. A gdy tam przybyli i zgromadzili zbór, opowiedzieli, jak wielki rzeczy dokonał Bóg z nimi i jak poganom drzwi wiary otworzył. Więc no, musieli w jakiś sposób znać ludzi z tego kościoła, skoro udało mi się zebrać tych ludzi i opowiedzieć, zdać relacje z tej podróży misyjnej, którą dokonali. I tak jak wspomnieliśmy już kiedyś przy okazji wcześniejszego spotkania, kościoły to zgromadzenia, które w coraz większym stopniu odzwierciedlają Boży charakter. I wtedy dokładnie mówiliśmy, na czym to polega. I dlatego też chcemy, aby nasze ziemskie praktyki i zapisy były jak najbardziej zbliżone, na ile to tylko możliwe oczywiście, do tych niebieskich, które gdzieś tam w niebie funkcjonują. Na przykład list do Filipian, 4 rozdział, wiersz 3, albo objawienie, 21 rozdział, 27 wiersz, mówi o księdze. O księdze, która jest zapisana imionami tych, którzy mają żywot. A więc wyobraźmy sobie, że w niebie gdzieś znajdują się książki, jakieś księgi, jakieś kroniki, w których nasze imię jest tam zapisane i to tam ktoś być może przegląda i sprawdza, jak to się tam ma w jego życiu. Nie wiem, jak to funkcjonuje. Zapewne kiedyś się dowiemy, jak to jest. Ale no, taka praktyka gdzieś w niebie funkcjonuje. Nie wiemy, kto to zapisuje, w jaki sposób to ma miejsce. Tego Boże Słowo nam nie podaje, jak to wygląda, ale podaje fakt, że są księgi, które zawierają nasze imiona. A więc normalną rzeczą jest to, że zbory też mają swoje księgi, w których znajdują się imiona niektórych nas i nazwiska, i jakieś tam jeszcze dane, które są nam potrzebne do tego, żeby komunikować się z daną osobą. A więc zdrowy Kościół czuje się odpowiedzialny za przyjmowanie osób wyznających wiarę i czasami niestety wyłączanie osób ze swojego grona, tych, którzy w tej wierze się sprzeniewierzają. Zresztą zgodnie z poleceniami autorów Nowego Testamentu. A więc to, że taka praktyka ma miejsce, nie jest jakąś złośliwością ze strony ludzi, którzy prowadzą zbór, prowadzą Kościół, ale bardzo wyraźnie sam Pan Jezus i potem apostowie również mówią o tego typu praktykach. A w praktyczny sposób oznacza to, że Kościół, zbór stara się rozwijać i praktykować biblijne, praktyczne członkostwo, o którym no jednak czytamy w wielu miejscach Nowego Testamentu.
po to, aby jak najbardziej zbliżyć się do tego obrazu, do tego wzoru, który mamy przedstawiony w Bożym Słowie. Biblijne członkostwo oznacza przede wszystkim zaangażowanie, oddanie. Tak jak świątynia ma kamienie, z których jest budowana, trzoda ma owce, krzewinny ma latorośle, ciało ma różnego rodzaju członki. Kiedy popatrzymy na siebie, no to widzimy, że tych członków jest trochę w naszym ciele. Zresztą apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale od 12 do 14 mówi o tych członkach, które tworzą Kościół i każdy z tych członków jest ważny dla zdrowego funkcjonowania Kościoła. I to jest biblijne, to są biblijne obrazy przynależności. Świątynia ma swoje kamienie, trzoda ma swoje owce, krzew ma swoje latorośle, ciało różnego rodzaju członki, które tworzą właśnie te elementy. I tak też Kościół ma swoich członków. Poprzez członków, poprzez nas tworzymy właśnie Kościół, tworzymy zbór. I w pewnym sensie początkiem członkostwa w Kościele jest chwila, gdy Chrystus zbawia nas i czyni członkami swojego ciała. To jest ten początek, kiedy to następuje. Nie to, że rodzimy się małymi dziećmi i ktoś nas tam wpisuje do jakiejś księgi, nie poprzez różnego rodzaju akty, które w niektórych miejscach są wykonywane, ale to, że Pan Jezus nas zbawia. To jest początkiem naszej przynależności oczywiście do tego uniwersalnego Kościoła, który tworzą wszyscy wierzący ludzie. I o tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Może te dwa fragmenty przeczytamy. Rozdział 12, wiersz 13. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, 12 i 13 może, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i wy, tak i Chrystus, przepraszam. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. I to ma miejsce właśnie wtedy, kiedy się nawracamy, kiedy oddajemy swoje życie Bogu. I list do Efezjan 1.13, o ile pamiętam, 1.13, mówi tak. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I te fragmenty mówią, kiedy to się dzieje, kiedy następuje fakt, w którym stajemy się członkiem tego uniwersalnego niebieskiego tworu, którym jest Kościół, aczkolwiek niebieski w sensie takim, że jest to budowla duchowa, natomiast no, my fizycznie jesteśmy częścią oczywiście tego Kościoła. I to dzieło Chrystusa musi następnie znaleźć swoje praktyczne odzwierciedlenie w naszym połączeniu się z lokalnym Kościołem. I Dzieje Apostolskie, rozdział 9, wiersz 26 mówią o tym, ta historia to jest pewna kontynuacja i to, co stało się wcześniej, kiedy Paweł, jadąc do jednego z miast po to, żeby znowu wtrącać wierzących ludzi do Kościoła, na jego drodze staje Pan Jezus. Tak? Czytamy o tym wcześniej. Apostoł Paweł się nawraca w jakiś sposób. Ktoś go tam przygarnia z wierzących ludzi i w rozdziale 9 Dziejów Apostolskich, w wierszu 26, czytamy o tym, co robi apostoł Paweł i czytamy tak. A gdy przybył do Jerozolimy, starał się przyłączyć do uczniów, ale wszyscy się go bali, nie wierząc, że jest uczniem. A więc taką naturalną cechą, o której apostoł Paweł no, nie wiedział, nie przeczytał, bo jeszcze nie było tych informacji, listy jeszcze nie powstały, więc ta nauka apostolska, ona dopiero później zaczyna funkcjonować, ale jakimś trafem instynkt Pawła podpowiada mu to, że jeśli się nawrócił, jeśli stał się uczniem Pana Jezusa, to co musi zrobić? Musi się przyłączyć do innych ludzi.
musi stać się częścią jakiejś wspólnoty, którą no, gdzieś tam w Jerozolimie szukał i znalazł. A więc być chrześcijaninem to znaczy być połączonym z Kościołem. Przy okazji jednego z tematów mówiłem, że nie można funkcjonować jako chrześcijanin w odosobieniu. Nie możesz być wierzącym ludzie na nie możesz być wierzącym człowiekiem na bezludnej wyspie i mówić, jak ja kocham wszystkich braci i siostry, skoro nikogo wokół siebie nie ma. Jesteś sam. To tak nie działa. Wszystko, co jest związane ze chrześcijaństwem, funkcjonuje w połączeniu z innymi ludźmi. W połączeniu ze wspólnotą, do której jesteśmy zachęceni, aby wstąpić. Pismo Święte uczy, że powinniśmy spotykać się regularnie. I to jest również element wspólnotowy. Oczywiście pandemia, ci, którzy ją pamiętają, kilka lat temu spowodowała to, że staliśmy się, albo niektórzy stali się bardzo wygodni. Przestaliśmy w niektórych miejscach jeździć na nabożeństwa do zboru, do kościoła. Włączyliśmy sobie komputer albo telewizor i słuchaliśmy kazań. Tak? Ale umówmy się, że to nie był kościół. Nie mogliśmy powiedzieć, że jesteśmy częścią danego kościoła albo że braliśmy udział w nabożeństwie. Myśmy tylko oglądali nabożeństwo. Oglądaliśmy, jak ktoś mówi kazanie, jak ktoś śpiewa. Raczej nie wyobrażam sobie, jakkolwiek może się mylę, że ktoś wstał również wtedy, kiedy pastor zachęcił do wstania, albo ktoś śpiewał wtedy, kiedy zespół na ekranie nam śpiewał. Staliśmy i tutaj uwielbialiśmy Boga. Może ktoś tak funkcjonował, ale kiedy pytałem kilku znajomych, no nikt tak nie funkcjonował wtedy, więc nie byliśmy częścią zboru, nie byliśmy częścią kościoła. Myśmy tylko oglądali nabożeństwo. Dlatego jesteśmy zachęcani do tego, żeby podjąć ten wysiłek, w niedzielę rano wstać, pomimo tego, że być może fajnie się śpi, jedyny dzień w tygodniu, kiedy można trochę dłużej pospać, ale jesteśmy zachęceni do tego, żeby wstać i pojechać do zboru na nabożeństwo. I list do Hebrajczyków, rozdział 10, od wiersza 23, mówi nam takie słowa. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę, i baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczają wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodają sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzimy, że się ten dzień przybliża. Zobaczmy, list do Hebrajczyków powstał prawdopodobnie po roku 70, a więc no, niespełna 40 lat, czy 40 może kilka, po tym jak Pan Jezus chodził po ziemi. Natomiast niektórzy wierzący ludzie już mieli pewien zwyczaj, polegający na tym, że oni nie chodzili na zgromadzenia, nie pokazywali się w lokalnej wspólnocie, nie chcieli mieć społeczności z innymi ludźmi. No wtedy jeszcze nie było internetu, nie było telewizorów, więc no nie oglądali tych nabożeństw, ale coś powodowało nimi, że przestali brać udział w regularnych spotkaniach, o czym autor listu do Hebrajczyków mówi, że to nie jest dobre, że inni wierzący ludzie powinni ich zachęcać do miłości, dobrych uczynków i do tego, aby nie opuszczali wspólnych zebrań, bo to nie jest dobry zwyczaj. Więc pamiętajmy o tym. I oczywiście już tak powoli zbliżając się do końca, biblijne członkostwo oznacza pewne odpowiedzialności, które są ważne po to, aby je praktykować w swoim chrześcijańskim życiu. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że te odpowiedzialności powinny funkcjonować wtedy, kiedy spotykamy się jako wierzący ludzie w konkretnym miejscu, o konkretnej godzinie z konkretnymi ludźmi. Po to, aby praktykować zgromadzenia, czyli to, że jesteśmy na nabożeństwach, po to, aby praktykować ofiarność, co jest cechą również chrześcijaństwa, po to, aby praktykować modlitwę i po to, aby praktykować służbę. To jest tylko możliwe we wspólnocie. Oczywiście możemy te rzeczy robić też poza,
ale to nie jest to, o czym Pan Bóg myśli wtedy, kiedy tworzy Kościół, kiedy zachęca nas do tego, abyśmy stali się częścią tego Kościoła. I oczywiście w ten sposób, kiedy stajemy się częścią pewnej wspólnoty, komunikujemy pastorowi, starszym Kościoła oraz innym członkom Kościoła, że jesteśmy gotowi oddać siebie im. I kiedy stajemy się częścią tego Kościoła, inni komunikują nam, że oni też są gotowi oddać się nam. Nie po to, żeby nam się wspólnie razem fajnie żyło, ale po to, aby niektóre rzeczy, o których za chwilę powiem, mogły zaistnieć i mogły mieć pozytywny wpływ dla naszego życia. I z tych odpowiedzialności, z tych zależeń wynikają pewne ważne sprawy, o których mówi nam Nowy Testament, a one są zawarte w dwóch prostych słowach. Jedni drugim. Nie samemu sobie, ale jedni drugim. Miłujcie jedni drugich. Chłóżcie jedni drugim. Zachęcajcie jedni drugich. Albo brzemiona noście jedni drugich. I to może zaistnieć tylko wtedy, kiedy jesteśmy w lokalnym kościele. Kiedy jesteśmy w wspólnocie, kiedy deklarujemy chęć przyłączenia się do wspólnoty i te wszystkie elementy mają możliwość zaistnienia. I to jest tak, jak dzisiaj pastor tutaj tak trochę inaczej zaintonował ten element nabożeństwa, kiedy niektórzy z nas mogli wyjść i coś zrobić. Apostoł Paweł w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian napisał takie bardzo ciekawe zdanie. I tak powinien funkcjonować Kościół oczywiście. 14:26. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem, wszystko to niech będzie ku waszemu wspólnemu zbudowaniu. I kiedy cokolwiek postanawiamy zrobić na niedzielnym nabożeństwie, musimy mieć zawsze w tyle głowy tą informację, że robimy to ku naszemu wspólnemu zbudowaniu. Czasami są różnego rodzaju sytuacje, jakieś trudności, problemy, które nas nurtują i najlepiej byśmy chcieli o tym powiedzieć, ale niedzielne nabożeństwo nie jest najlepszym do tego miejscem. Więc jeśli postanowimy cokolwiek, kiedykolwiek powiedzieć, to miejmy w tyle głowy, że jeśli mówimy, mówimy to dla naszego wspólnego zbudowania. A jeśli coś nas boli, mamy cały tydzień do tego, aby tą czynność wykonać i porozmawiać. I tak jak nas uczy Boże Słowo, oczywiście w pierwszej kolejności z tą osobą, z którą mamy problem, a potem, jeśli nie da się tego rozwiązać, no pójść dalej. Ale jesteśmy do tego zachęceni. I z tego oczywiście wynikają pewne obowiązki, pewne zobowiązania, które są ważne przede wszystkim względem, w pierwszej kolejności względem zgromadzenia, w którym się znajdujemy. Chrześcijaństwo jest sprawą kolektywną, a chrześcijańskie życie może być w pełni realizowane tylko w relacjach międzyludzkich. I to naprawdę nie da się inaczej funkcjonować, będąc chrześcijaninem, jak tylko w kolektywie z innymi ludźmi. Niektórzy próbowali od wieku IV, jeśli trochę się interesujemy historią, to wiemy, że byli ludzie, którzy tworzyli różnego rodzaju wyodrębione miejsca. Niektórzy postanawiali żyć w samotności, na pustyni i tak dalej, ale to nie funkcjonuje. Nie da się być chrześcijaninem, żyć w odosobieniu. Zawsze musimy być połączeni z innymi ludźmi. I o tym nam mówią również Dzieje Apostolskie, rozdział 2 od wiersza 42, kiedy tworzył się ten pierwszy kościół i tam czytamy takie słowa.
Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Trwali w nauce apostolskiej, w wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach, a dusze były wszystkich ogarnięte bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, mienie i rozdali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga, ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Tak powstawał pierwszy Kościół. Oczywiście to, że sprzedawali wszystko, co mieli, myślę, że to było takim objawem tej wspólnoty, którą posiadali, aczkolwiek nie jesteśmy przez Pismo Święte zachęceni do tego, żeby teraz pójść do domu i sporządzić akty notarialne i sprzedać nasze domy, mieszkania, samochody i to, co mamy i rozdać to ubogim, aczkolwiek niektórzy tak robią, ale w historii, chociażby potem rozdział 11-12 mówi o tym, że apostoł Paweł musiał organizować zbiórki dla wierzących w Jerozolimie, no bo pieniądze się skończyły, a oni zostali z niczym i trzeba było im pomóc. A więc myślę, że jesteśmy też zachęceni do tego, żeby w jakiś przemyślany sposób oczywiście tutaj postępować. Ale niemniej tak budował się, tak powstawał pierwszy Kościół. Kiedy Pan Bóg im błogosławił, ludzie oddawali swoje życie Bogu i ten Kościół się rozrastał. List do Hebrajczyków, rozdział 10, od wiersza 24. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości, dobrych uczynków, to już czytaliśmy, nie opuszczają wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodają sobie otuchy, a tym bardziej im lepiej widzimy, że ten dzień się przybliża. Oraz Psalm 84, 5 i 11 wiersz. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą, albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Te fragmenty mówią nam o wspólnotowości, o tym, że tak to Pan Bóg zaplanował dla ludzi, dla nas, abyśmy tworzyli grupy. Grupy, które się spotykają, grupy, które oddają Bogu chwałę, grupy, które śpiewają Mu, tak jak to było też w świątyni jerozolimskiej. Sam chór posiadał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy osób, który oddawał Bogu chwałę, a każdy z Żydów przynajmniej raz w roku miał taki obowiązek, aby pójść do świątyni po to, aby oddać Bogu chwałę. My jesteśmy zachęceni do tego, aby przynajmniej raz w tygodniu być na nabożeństwie w niedzielę. Ale niezależnie od tego, również i w tygodniu mamy rozważania biblijne, na które jesteśmy zachęceni, bo tam się budujemy. Tam czytamy Boże Słowo, poznajemy je, staramy się wyjaśniać i to powoduje, że wzrastamy w Bogu. Obowiązki i odpowiedzialność członków Kościoła względem siebie nawzajem. O tym również nas uczy Boże Słowo. Jest wiele fragmentów, ale tylko dwa. List do Galacjan 5:14. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Albo 1 Piotra 1:22. Skoro dusza wasza uświęcili się przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Albo odpowiedzialność do tego, by dążyć do pokoju i jedności wewnątrz Kościoła. List do Filipian 2:3. I nie czyń się nic kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważaj się jedni drugich za wyższych od siebie. Jesteśmy również zobowiązani do odpowiedzialności i do troski o fizyczną i duchową stronę nas,
siebie nawzajem, nas po prostu. Jakuba 1,27. Czystą, nieskalaną pobożnością przed Bogiem Ojcem jest to, aby nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Albo też kwestia odpowiedzialności, która polega na zachęcaniu siebie nawzajem, do tego, aby dodawać sobie otuchy, do tego, aby być dla siebie wsparciem. 1 Piotra 4,10. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrze szafarze rozlicznej Bożej łaski. I jest jeszcze kilka rzeczy, ale ten ostatni, na który chciałbym zwrócić, ta ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić naszą uwagę. Odpowiedzialność do tego, aby być przykładem dla siebie nawzajem. I to tak wszystko fajnie brzmi, natomiast to jest bardzo trudne. Nikt z nas naturalnie nie jest skłonny do tego, żeby w pokorze słuchać innej osoby, aby być przykładem dla kogoś innego. To nie są naturalne jak gdyby elementy człowieczeństwa. Raczej jesteśmy tymi, którzy chcą dominować, jesteśmy tymi, którzy chcą narzucać pewne rzeczy innym, ale gorzej nam jest przyjmowanie od innych. Napomnień, różnego rodzaju pouczeń i tak dalej. Filipian, 2 rozdział od 1 do 5 wiersza, i to już będzie nasza końcówka. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni za drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy z was baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co służę. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Czy gdyby tak funkcjonowała jakakolwiek wspólnota chrześcijańska, czy to nie byłaby wspaniała wspólnota? To jest trudne i ciężkie, ale jesteśmy do tego zachęcani, aby tak właśnie funkcjonować. Aby to członkostwo w takim wymiarze miało oddziaływanie na innych ludzi, z którymi jesteśmy w danej wspólnocie. A więc członkostwo w lokalnym kościele nie jest przestarzałym, starobotnym, zbytecznym dodatkiem do prawdziwego członkostwa w tym uniwersalnym ciele Chrystusa. Członkostwo w lokalnym kościele zostało ustanowione, tak jak powiedzieliśmy, przez Chrystusa, który powiedział, że zbuduje Kościół mój, by było świadectwem naszego członkostwa w uniwersalnym Kościele. To, że jesteśmy częścią lokalnej wspólnoty, jest tylko obrazem tego, że jesteśmy częścią tego uniwersalnego Kościoła. Tak jak chrzest nie zbawia, ale jest jedynie obrazem tego, co nastąpiło w naszym życiu. Apostoł Paweł, list do Rzymian, rozdział 6. Zachęcam do przeczytania. Tak jak uczniostwo w Kościele nie zbawia, ale jest odzwierciedleniem naszego zbawienia. Tego, co nastąpiło wewnątrz nas, to jest tylko obraz tego, co nastąpiło wewnątrz nas. Jeśli Kościół jest budynkiem, my musimy być jego cegłami, musimy być jego elementami. Jeśli Kościół jest ciałem, my jesteśmy jego członkami. Jeśli Kościół jest domostwem wiary, my jesteśmy częścią tej rodziny. I do tego jesteśmy zachęcani każdego dnia. Amen. Bardzo Ci dziękujemy, Joachim, za takie kompleksowe wyłożenie tematu. Jestem bardzo zachęcony. Drodzy, dodam do tego fragment, który, z którego Joachim usługiwał też, mówiąc o liście wdów. Gdy spojrzymy nieco dalej, jest napisane tak: a kto nie troszczy się o swoich, zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Oczywiście w kontekście tego fragmentu oczywistym jest, że chodziło o to, aby wdowa najpierw miała pomoc z domu, prawda, swojej rodziny i tak dalej, jak najbardziej. Ale pomyślmy też o tym,
że ten tekst może być nieco głębszym nawet zrozumieniem, czy pomoże nam zrozumieć w ogóle ideę Kościoła. Bo Kościół, jak mówił Joachim, jest uniwersalnym Kościołem. Jesteśmy ciałem Pana Jezusa niezależnie od zborów, niezależnie od miejsca, zgromadzeń. Nawet czasem zdarza się, że ludzie gdzieś tam sami się nawracają, Pan ich zbawia gdzieś w dżungli. Oni są częścią całego Kościoła, ciała Pana Jezusa Chrystusa. Ale tak jak jesteśmy częścią rodziny ludzi, prawda, na całym globie, wszyscy jesteśmy jedną rodziną ludzi. Każdy z nas ma swój dom, prawda? Jesteśmy członkami, częścią domu jakiegoś, rodziny takiej bliższej, gdzie jest mama, tata, gdzie jest rodzeństwo, tam jesteśmy. A więc zobaczcie, mamy swój dom. I w tym duchowym sensie jest to absolutnie konieczne i taka jest wykładnia Bożego Słowa, że również mamy swój duchowy dom. Dom, w którym w taki bliski sposób jesteśmy w stanie realizować to, co Pan Bóg zaplanował dla nas. Więc w lokalnym kościele służbę, jakieś ćwiczenia takie pobożnościowe w tym sensie, że no wiecie, żelazo kuje się żelazem człowieka, człowiekiem się kuje, więc my to wszystko musimy doświadczać w takich właśnie okolicznościach, kiedy jesteśmy razem, kiedy jesteśmy złączeni formalnie. Wobec tego, dziękując Joachimowi za to rozważanie, które nieczęsto wybrzmiewa w zborach, jak myślę, i przynajmniej z mojego doświadczenia, ja bardzo rzadko słyszałem tego rodzaju nauczanie, czy też z rozmów wydaje się, że brakuje. Dzisiejsza moda się zmienia nieco. W dużych miastach, bardzo dużych miastach, ja słyszałem nieraz, jak pastorzy mówią, a myśmy już od członkostwa odeszli, bo to nie ma sensu. No tak robią, tak? Tak jest ich zdanie na ten temat. No nie ma sensu dzisiaj już. Ja uważam, że to ma sens i to jest konieczne wręcz i potrzebne i taka jest Boża wola. Dziękuję Joachim za to rozważanie i myślę, że bardzo cenne dla nas. Zanim zaśpiewamy, nie dam nam wyjść z tego miejsca, dopóki nie powiemy trzech rzeczy, które nas dotknęły podczas tego rozważania. Kto ma pomysł jakiś? Kto chce coś powiedzieć? Jeszcze podsumować jakąś myśl, która ci utkwiła właśnie w pamięci i wiesz, że to jest coś, co przyjąłeś dzisiaj. Proszę bardzo. Super. Świetnie. Jesteśmy jednym ciałem Jezusa Chrystusa, dlatego powinniśmy troszczyć o siebie, modlić. Proszę bardzo, kto jeszcze chciałby coś powiedzieć? Tak. Tak. Super. Zobaczcie, niektóre praktyki wczesnego Kościoła my musimy właściwie odczytywać z zapisów praktycznych, prawda? Praktycznych zapisów, jak żył Kościół. Dlatego no, nie jest nigdzie wprost napisane 10. przykazanie, będziesz członkiem Kościoła lokalnego albo coś w tym stylu. No, tego nie przeczytamy. Ale z praktyki, z życia zborowego dowiadujemy się, jak żył pierwszy Kościół. I siostra Wanda mówiła, że to zwiastowanie było dla niej odpowiedzią na to pytanie właśnie o członkostwo. Proszę bardzo, ktoś jeszcze chce powiedzieć? Proszę, Kościu? Dobrze? Tak, ja dodam tak dla zabawy troszeczkę i dla żartu. Ktoś porównał kiedyś, wiecie, oczywiście, że jest to budujące, dlatego też nagrywamy, wiele osób gdzieś tam sobie ogląda, prawda, nie mają, są z dala od kościoła i jest to jakaś forma zbudowania, ale nie może być to substytut do bycia członkiem lokalnego kościoła. Ja kiedyś niedawno widziałem taki filmik, jak pies przed ekranem, wiecie, taką kość, na monitorze ociekającą tłuszczem lizał monitor, prawda? Ten pies. I ktoś napisał, no to jest dowód na to, że wiecie, no nie można być jakby poza Kościołem i tak traktować Kościoła, nie? No też to jest pewna imitacja tylko, kochani. Ileż zbudowania, ileż rzeczy, których nie da się zobaczyć na ekranie, przeżywamy tu, prawda? Jak jesteśmy razem. Siostro Irenko, chciałaś powiedzieć głośno? Już nie. Ktoś jeszcze? Jedną rzecz, proszę bardzo. Życie we wspólnocie, jak mówił Armin, nie jest łatwe. To są wyzwania.
Tak jest? I dlatego Pan Bóg zaplanował Kościół właśnie, żebyśmy się ćwiczyli, szlifowali w pokorze, prawda? Gdzie mamy się tego nauczyć? Powiedzcie mi, gdzie? Gdzie się nauczyć pokory, traktowania kogoś wyżej niż siebie samego? Właśnie w taki sposób. Drodzy kochani, powstańmy na koniec, pomodlimy się. Dziękuję wam za udział, za to, że byliście gotowi powiedzieć coś, podzielić się słowem. Właśnie tak musimy się ćwiczyć. Joachim, bardzo ci dziękuję za to, co powiedziałeś, zwłaszcza ponieważ jest to moją pasją. Tak ja sobie wyobrażam właśnie zbór. Cokolwiek chcemy tu robić. Ja naprawdę ważę swoje słowa, myślę stale, jak mam coś powiedzieć, coś, czymś się podzielić, to w moim sercu i w moim umyśle jest ta pasja i ta energia wręcz do tego, do tej myśli, że ma to być ku zbudowaniu. Jestem odpowiedzialny przed wami, aby pilnować tego, abyśmy się budowali, abyśmy się zgromadzali ku lepszemu, tak jak mówi apostoł Paweł. Jak przychodzimy na to miejsce, to wyjdźmy lepsi z tego miejsca, kochani, zbudowani, wzmocnieni, zachęceni, bliżsi Panu, bardziej Go poznając. To jest właśnie to, czym musimy, do czego musimy mieć pasję. I to wybrzmiało dzisiaj, jestem z tego bardzo, bardzo wdzięczny. Panie nasz i Ojcze, dziękujemy Ci za to, że byłeś z nami. Mówiłeś do nas, kładłeś nam na serce to, co jest istotne, ważne, nawet z takiego praktycznego punktu widzenia, kiedy chodzi o życie lokalnego zboru, członkostwo, które jest cechą, jedną z cech zdrowego Kościoła. Zdrowy zbór ma członków. Formalnie ma członków, tam się zgromadzają ludzie, którzy swoje serce i swoje ciało oddali na służbę, chcą, aby jedni wpływali na drugich, aby się wzajemnie budować, wzmacniać w wierze. Dziękuję Ci za to. Niech ta cecha jest naszą cechą również. Niech to jest taka cecha charakterystyczna również naszej społeczności. Boże, dziękujemy Ci za ten czas, za to, co przeżywaliśmy, czego słuchaliśmy, a Ciebie, Panie Boże, błogosławimy. Chwalimy Cię za to, że taki masz pomysł na Kościół, tak go zaplanowałeś, a poprzez posłuszeństwo przecież człowiek Cię jest w stanie jedynie uwielbić, będąc posłusznym. Więc uwielbiamy Cię, Panie, chcąc być posłusznymi wobec tego, co też dzisiaj nam mówiłeś. Dziękujemy Ci i oddajemy Tobie cześć i chwałę. Amen. Drodzy, zanim zaśpiewamy ostatnią pieśń, podczas której ćwiczyć się będziemy również w ofiarności, a więc w zbiórce dobrowolnych ofiar, chciałbym przypomnieć o tym, o czym mówiłem już tydzień temu. Nie uzgadnialiśmy tego z Joachimem, ja nie wiedziałem, o czym on służy precyzyjnie, ale wspominałem tydzień temu, że jesienią będziemy mieć konferencję zboru, tak zwane członkowskie, na którym będziemy gotowi i chętni przyjąć członków zboru, jeśli tacy wyrażą swoją chęć, a więc uczęszczacie już jakiś czas do naszej społeczności, czujecie się dobrze, budujecie się w tym czasem, który jest tutaj. Może zamyślacie dołączyć do zboru jako członek, a może dzisiaj precyzyjnie po tym nauczaniu zgłoście taką chęć, abyśmy wiedzieli, mogli się przygotować również, porozmawiać. Chcemy tego. Jeśli kogoś Pan Jezus przyjmuje do swojej rodziny, to i tym bardziej my, kochani, chcemy, aby ta społeczność wzrastała. No bo wiecie, pracy jest bardzo wiele i chcemy służyć w tym miejscu, w tym mieście, więc zachęcamy. Dajcie znać, zgłoście do mnie, do kogoś z rady, abyśmy o tym wiedzieli. Drodzy, zaśpiewajmy ostatnią pieśń, po tej pieśni jeszcze się pozdrowimy. Proszę bardzo. Mój Jezus, skałą i zbawieniem jest mój Pan. Jest mój Pan. Skałą i zbawieniem jest Baranek. Baranek. On mi nowe życie dał. Skałą i zbawieniem. Skałą i zbawieniem jest mój Jezus. Skałą i zbawieniem jest mój Pan. Jest mój Pan. Skałą i zbawieniem jest Baranek. Baranek. On mi nowe życie.
życie dał. Jezus. Jezus wyciągnął do mnie dłoń. Jezus rady w serce moje wlał. Jezus swoich grzechów obmył mnie swą krwią, najdroższą krwią. Skoń zbawienie. Skałą i zbawieniem jest mój Jezus. Mój Jezus. Skałą i zbawieniem jest mój Pan. Jest mój Pan. Skałą i zbawieniem jest baranek. Baranek. On mi nowe życie dał. Jezus. Jezus. Wyciągnął do mnie dłoń. Jezus rady w serce moje wlał. Jezus z moich grzechów obmył mnie swą krwią, najdroższą krwią. Skałą i zbawieniem jest mój Jezus. Zbawieniem jest mój Pan. Jest mój Pan. Skałą i zbawieniem jest baranek. Baranek. On mi nowe życie dał. Skałą i zbawieniem. Skałą i zbawieniem jest mój Jezus. Mój Jezus. Skałą i zbawieniem jest mój Pan. Jest mój Pan. Skałą i zbawieniem jest baranek. Baranek. On mi nowe życie dał. 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 Tak, drodzy, niech imię Pana Jezusa Chrystusa jest na naszych sercach, w naszych umysłach. Niech przez cały ten tydzień gości w waszych domach, w waszych sercach pokój Boży, o którym też mówiliśmy sobie. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście gotowi podzielić się fragmentami Słowa Bożego, przeczytać ten fragment. Dziękuję grupie, która prowadziła nas w uwielbieniu, całej obsłudze, wszystkim, którzy się zaangażowali w to nabożeństwo i wam, którzy przyszliście, oglądaliście. No i właśnie, wspominając tego pieska, który z tym monitorem walczył, myśląc, że zdobędzie coś dobrego, ale nie, czegoś brakowało, tak? Przywilejem tych, którzy przychodzą na to miejsce, jest to, że nie tylko usłyszą, ale mogą skosztować wspólnej dobrej kawy, kochani, po nabożeństwie, herbaty i ciasta, gdzie możemy mieć relacje, porozmawiać, czego właśnie brakuje, jak się tutaj nie jest. Więc zapraszam, kochani, ale zanim chciałbym jeszcze właśnie, dziękuję Jarku, pilnujesz mnie bardzo dobrze. Kto przyjechał do nas z jakiegoś miejsca? Bracia z Katowic przyjechali. Serdecznie dziękujemy za pozdrowienia. Cieszymy się, że znowu was widzimy. Co jakiś czas nas odwiedzacie. Bardzo się cieszymy, że przyjechaliście. Pozdrawiajcie oczywiście swojej społeczności. Nie zapomnijcie pozdrowić od nas. Proszę bardzo, kochani. Kto jeszcze chciałby pozdrowić? Dziękujemy za pozdrowienia z Poznania. Też jak będziecie już u siebie z powrotem, pozdrówcie od braci i sióstr z Wisły, z Oazy. Tak. Serdecznie dziękujemy. Bardzo, bardzo pięknie się bracie wywiązujesz z obowiązku również przekazania pozdrowień, więc składamy na ciebie również tym razem pozdrów. Pozdrówcie serdecznie zbór tamtejszy u was. Cieszymy się, że odwiedzacie nas co jakiś czas. Dobrze, kochani. Ktoś jeszcze chce pozdrowić?
Marku, Ewusiu, dziękujemy za pozdrowienia ze Skoczowa. Pozdrówcie wasz zbór, pastora, braci i siostry tam na tamtym miejscu również. Drodzy, kochani, serdecznie więc zapraszam już teraz. Nie zapomnijcie, chodźcie, jest to dla nas ważne, aby być ze sobą dalej, rozmawiać. Jeśli ktoś dzisiaj usłyszał głos Pana Boga w tych wszystkich fragmentach, w tym, co było dzisiaj tutaj mówione, albo poruszył Cię fragment, który był przeczytany, albo z którego było rozważane, podejdź, powiedz o tym, podziel się tym. To cenne, kiedy też się tym dzielimy, bo to dla nas ważne jest, abyśmy się mogli właśnie tym budować, że Pan Bóg do nas mówił. Więc miejmy taki czas relacji, zapraszam tam na jadalnię, aby spędzić z sobą czas. Zostańmy z Bogiem. Amen.